Słuchajcie, jesteśmy w głównym historycznym budynku naszej uczelni. To jest budynek z XIX wieku. Przed wojną mieściło się tutaj starostwo krajowe. My do tego budynku wprowadziliśmy się około 10 lat po II wojnie światowej. W tym momencie też z okazji stulecia prezentowany jest taki cykl bardzo ciekawych wystaw, które zatytułowaliśmy 100 wystaw na stulecie. Jest to cykl tygodniowych wystaw prezentujących najnowsze dokonania naszych dydaktyków. W tym momencie macie okazję zobaczyć pracę doktora Norberta Sarneckiego. Praca się nazywa Nie pomnik, nie trzepak. Jak możecie się domyślać, doktor Sarnecki pracuje na Wydziale Rzeźby. Zobaczyliśmy pierwszą galerię, galerię Rotundę. To nie jest pierwsza galeria, jaką zobaczymy. Mamy w ogóle 6 galerii, które znajdują się w centrum, w przestrzeni Starego Miasta. Jest to bardzo ważne, dlatego że cały kampus naszej uczelni znajduje się w ścisłym centrum Starego Miasta. Dzięki temu można naprawdę w sposób płynny przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi budynkami, a to, co jest pomiędzy tymi budynkami, jest również bardzo ciekawe, co staramy się również Wam pokazać. Jesteśmy w bardzo znaczącym, kolejnym znaczącym dla nas okresie, a mianowicie od stycznia tego roku nasza uczelnia nosi miano imienia Magdalena Bakanowicz. O Magdalenie Bakanowicz powiemy sobie jeszcze za chwilę. Póki co chcielibyśmy Wam pokazać właśnie nasze plany, które będą realizowane jeszcze w tym roku. Część zostanie zrealizowana za 2 lata, także na pewno jak do nas przyjdziecie, to będziecie mogli również utworzyć miejsce. Tutaj możemy zobaczyć projekt takiego budynku, historycznego budynku zabytkowego Stara Papiernia w Poznaniu. On jest umiejscowiony 15 minut drogi od nas uczelni. To jest kilka tysięcy metrów kwadratowych. Budynek, w którym mieściła się, słuchajcie, jedna z najbardziej znanych fabryk papieru, a de facto fabryk kopert w okresie przedwojennym. W tym miejscu będą miały miejsce sale dydaktyczne, sale wystawowe, koncertowe, no i miejsce przede wszystkim, tak jak ten dziedziniec otwarty dla mieszkańców. To jest w ogóle świetna miejscówka, bo ona znajduje się prawie już nad samym brzegiem Warty. Natomiast po drugiej stronie, słuchajcie, możemy zobaczyć projekt, który jest, pokażemy Wam go później jeszcze z zewnątrz, jest prawie na ukończeniu. Jest to kamienica na Alejach Marcinkowskiego 28, jesteśmy na Alejach Marcinkowskiego 29. Ta kamienica sąsiaduje z naszym budynkiem i tutaj również będą miały miejsce różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, kulturalne. W tym miejscu planowane jest stworzenie galerii, czyli będziemy mieli kolejną galerię, miejsca do nauki dydaktycznej i tak dalej. Słuchajcie, zajrzymy może jako rozgrzewkę do jednej z pracowni rysunkowych. Będzie to pracownia prowadzona przez profesora Bogdana Wojtasiaka oraz przez doktor Katarzynę Klich. Słuchajcie, rysunek jest bardzo ważny na naszej uczelni. Pewnie doskonale już wiecie, że na większości kierunków w ramach portfolio trzeba przygotować również prace malarskie rysunkowe. Jak przyjdziecie do nas studiować, niezależnie od tego, jaki to będzie kierunek, będziecie mieli bardzo dużo zajęć z rysunku. Jest to ważne, bo rysunek jest czymś pierwszym, jest podstawą działalności, jest podstawą projektową. Aha, to tutaj nikogo nie ma. To zaraz zobaczymy do innych drzwi. Okej, okay. Słuchajcie, to zaraz się zorientujemy, dlaczego te drzwi są zamknięte, ale nie bójcie się, bo jest kolejna pracownia po drugiej stronie, chociaż się sprawdzę szybko, czy czasami nie dostałem kluczy od pani portierki, ale chyba nie. To słuchajcie, chodźmy do drugiej pracowni. Ja bym poprosił moje koleżanki, które są za konsoletą, tutaj zwracam się do Agnieszki, aby zlokalizowała, gdzie jest doktor Katarzyna Klich. Słuchajcie, nie powiedziałem Wam jeszcze tego, że są z nami
Dzisiaj tutaj na miejscu za konsoletą jest Agata Tratwal, za kamerą jest Igor Zieliński. Ja mam na imię Piotr i jestem z Biura Promocji naszej uczelni. Chodźmy do bardzo ważnej pracowni, która jest w jakiś sposób początkiem, jeżeli chodzi o ten rok kalendarzowy. Słuchajcie, jest to pracownia tkaniny artystycznej, która prowadzona jest obecnie przez profesor Annę Gebel. A profesor Anna Gebel była przez 20 lat asystentką Magdaleny Abakanowicz. Także de facto wchodzimy w fizyczną przestrzeń, gdzie przez 25 lat to bardzo mało znany fakt, że Magdalena Abakanowicz nauczała na naszej uczelni przez 25 lat. Przy tej okazji powiem coś takiego, że nasza uczelnia kryje bardzo dużo ciekawych miejsc i wiąże się z nią bardzo dużo ciekawych okoliczności. Wyobraźcie sobie, że na naszej uczelni zdarzył się rektor, który był dwa razy rektorem, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, tylko że nadzwyczajne jest to, że ten rektor był rektorem w odstępach czasowych kilkunastoletnich. Mówię tutaj o profesorze Stanisławie Tesserze. I właśnie profesor Tesser w latach 60., a dokładnie w 65 roku, 1965, zaprosił do naszej uczelni bardzo wielu znanych i ciekawych artystów i projektantów, między innymi Stanisława Zamecznika, Waldemara Świeżego, Lucjana Mianowskiego, tutaj mówiłem na początku o projektancie, architekcie wnętrz. Świeży i Mianowski są to wybitni plakaciści, przedstawiciele Polskiej Szkoły Plakatu i właśnie Magdalena Abakanowicz. Słuchajcie, w 65 roku Stanisław Tesser zaprosił Magdalenę Abakanowicz właśnie do tego, aby stworzyła pracownię Gobelinu i również, słuchajcie, w 65 roku Magdalena Abakanowicz otrzymała Grand Prix na Biennale w São Paulo za swój autorski koncept, projekt właśnie Gobelinu, tkaniny artystycznej. Słuchajcie, można właściwie powiedzieć, że Magdalena Abakanowicz wprowadziła tkaninę na światowe salony sztuki. Także w tej pracowni obecnie mieści się pracownia, która kontynuuje w sposób twórczy tradycję, pracownia tkaniny artystycznej prowadzona przez profesor Annę Gebel i ta pracownia mieści się na Wydziale Malarstwa i Rysunku. Oczywiście nie musicie studiować malarstwa i rysunku, aby w tej pracowni brać udział, bo ta pracownia również możliwa jest do wyboru w ramach tak zwanego wolnego wyboru, wolnej pracowni. To jest kolejna bardzo znacząca rzecz, jeżeli chodzi o sposób, metodologię studiowania na naszej uczelni. To jest jedyny taki sposób w Polsce, a mianowicie w toku swoich studiów zazwyczaj możecie wybrać dwa razy pracownię wolnego wyboru. Co to oznacza? Oznacza to to, że niezależnie od tego, jaki kierunek będziecie studiowali, możecie dobrać sobie z innych wydziałów, z innych katedr pracownie, które będą dla was interesujące, albo pracownie, którymi będziecie chcieli w jakiś sposób podszkolić swój warsztat, próbować tych metod, albo po prostu poszerzyć swoje umiejętności. Czyli student fotografii może na przykład wybrać sobie właśnie pracownię tutaj, tę jako wolnego wyboru, pracownię tkaniny artystycznej. Student rzeźby może wybrać sobie pracownię mebla, student mebla może sobie wybrać pracownię rzeźby i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo ważne dla naszej uczelni, czego jeszcze nie powiedzieliśmy. Jesteśmy na uniwersytecie. To nie jest, słuchajcie, też nic oczywistego, dlatego że jesteśmy jedynym uniwersytetem w Polsce, jeżeli chodzi o wyższe szkoły plastyczne. To, że jesteśmy uniwersytetem, oznacza jedno, że po prostu jesteśmy najlepsi, a wynika to z bardzo szerokiej, łączonej oferty edukacyjnej i ogromnego wkładu naukowego i artystycznego naszych dydaktyków, wspaniałych pedagogów oraz was w rozwój tej uczelni. Także baza edukacyjna, oferta edukacyjna rozpoczyna się od litery A, kończy się na literze W, a jak animacja, wiem, że bardzo wiele z was chce startować na animację,
Z tego powodu też zachęcam Was, żebyście zajrzeli na naszego Facebooka dzisiaj, bo właśnie opublikowaliśmy świetną informację o tym, że jedna z naszych studentek animacji otrzymała pierwszą nagrodę na festiwalu organizowanym przez Brytyjski Instytut Filmowy. Także ta animacja jest do obejrzenia na stronie naszej facebookowej. W ogóle wchodźcie na naszego Facebooka, polubcie naszą stronę, lubcie nasze posty, jak również sprawdzajcie, co się dzieje na Instagramie. Słuchajcie, zobaczymy szybko tylko, czy może już pracownia tutaj profesora Wojtasiaka jest otwarta. Piotrze, pani portierka powiedziała, że dała ci klucz do pracowni, Kasi Klich. Okej. Panie, bo ja dostałem chyba klucz do pracowni, to ja się pomyliłem, sorry, bo ich nie, miało być. A, dobra. Chodźcie, chodźcie. Słuchajcie, bo to ja się zakręciłem, ja bardzo przepraszam wszystkich, ale faktycznie było mówione, że to my musimy sobie otworzyć tę pracownię, ale po prostu coś się wydarzyło. Poczekaj. Dobra, udało się. Chodźcie, chodźcie. Słuchajcie, musieliśmy tutaj wejść, dlatego że wczoraj cały dzień Katarzyna Klich wraz z profesorem pracowali właśnie nad tym, aby zaprezentować Wam, jak wygląda bardziej klasyczne podejście do rysunku, jak wyglądają realizacje wasze, właśnie najnowsze naszych studentów. Także przepraszam za te kolejne obsuwy, ale naprawdę bardzo musieliśmy tutaj być. Tak jak mówiłem, jesteśmy w jednej z pracowni rysunkowych. Mamy dwie katedry, jeżeli chodzi o rysunek. Mieszczą się one na Wydziale Malarstwa i Rysunku i taka pracownia również możliwa jest do wyboru w ramach tak zwanej wolnej pracowni, także bardzo serdecznie Was zapraszamy. Będziemy jeszcze mogli zobaczyć innego rodzaju aspekty, jeżeli chodzi o malarstwo i rysunek, ale o tym powiemy później. Chodźcie. Czy my teraz może nie powinniśmy mieć gościa jakiegoś? Tak, to słuchajcie, to zrobimy sobie małą przerwę. Z nami powinna się połączyć teraz Matylda. Matylda, czy nas słyszysz? Tak, tak, słyszę Was. Dobra, znasz mnie, to będziemy podziwiać Poznań. Jesteś na Starym Rynku. Halo, halo, Matylda. I bardzo fajną rzecz. Hej, słyszysz mnie? Nie, okej. Dobra, to ja dam trochę odpocząć Piotrowi i ja Wam opowiem coś o Starym Rynku. Bardzo fajną rzeczą jest to, że na Starym Rynku oprócz takich, wiadomo, starożytnych kamienic i w ogóle, znajduje się też galeria sztuki, w której nasi studenci, studenci UAP przygotowują różne wystawy. Może chodźmy dalej i zaraz sobie to nadrobimy. Dobra. Okay. O, jest Matylda, tak? Super. Tak, tak. Sobie podejdę. Ja Ci pokazuję teraz Biennale Grafiki. Nie widzimy Cię, ale... A widzicie Poznań, bo... Dobra, bo tutaj mamy siódme Biennale Grafiki Studenckiej. Biennale Grafiki, tak? Powiemy sobie jeszcze później. Jakbyś dobra. Mogła okay. Uczynić nam ten zaszczyt i właśnie zrobić... A, wiem, o co chodzi. Słuchajcie, Matylda jest na Starym Rynku w Poznaniu.
Słuchajcie, to miejsce jest oddalone od nas dosłownie 5 minut, także tak jak mówiłem, jesteśmy w sercu, samym sercu Starego Miasta. Stary rynek w Poznaniu z wybitną realizacją architektoniczną, jeżeli chodzi o renesans. Spotykamy tego rodzaju tak naprawdę poza Włochami, tylko w Polsce. Autorem ratusza, który zaraz pewnie zobaczycie, jest Giovanni Battista Quadro. Też w naszym mieście funkcjonuje nagroda właśnie od imienia tego architekta. A i właśnie też nie powiedziałem wam o tym, że jeszcze jest z nami Aria. To jest też bardzo ważne, bo jeżeli byście zastanawiali się i mieli pytanie, od razu odpowiem, że tak, że możecie przychodzić na zajęcia ze swoimi pociechami. Aria czasami odwiedza studentów na zajęciach, ale zasadniczo to waruje w biurze promocji. Czyli widzimy ratusz? Tak. Tutaj widzimy akurat tak zwane domki budnicze. Tutaj przed wojną mieściły się kramy. Teraz zresztą również mieści się tam drobny handel. Słuchajcie, stary rynek w Poznaniu, 5 minut oddalony od tutaj miejsca, w którym się znajdujemy. Idziemy teraz dalej. Idziemy dalej, troszkę przyspieszymy. Bądź grzeczna, dziewczynko. Wchodzimy teraz na pierwsze piętro. Pokażemy wam tutaj bardzo ciekawą przestrzeń. Przestrzeń, która się nazywa aula. W auli powinien funkcjonować w tym momencie bufet, du buffet dla studentów. Niestety, jak wiecie, jest to w tym momencie niemożliwe. Warto też powiedzieć, że w tym miejscu mieściła się kiedyś autorska galeria. Tak wygląda, słuchajcie, ta przestrzeń. Dzięki temu, że też tutaj jesteśmy, to możemy wyjść na zewnątrz. Pokażemy wam fragment reprezentacyjnych Alei Marcinkowskiego w Poznaniu. Słuchajcie, tak to wygląda. W sumie jakbyśmy wyszli, to po prawej stronie możecie zobaczyć Plac Wielkopolski. To jest, słuchajcie, coś takiego trochę jak Plac Solny we Wrocławiu albo Mały Rynek w Krakowie. Chyba jest coś takiego, ale Wielkopolski. Przy tym placu mieszczą się, słuchajcie, dwa nasze budynki, w których siedzibę swoją mają między innymi Intermedia, jak również architektura wnętrz, edukacja. Tutaj widzimy też pomnik Karola Marcinkowskiego, od imienia którego właśnie nosi nazwę ta ulica, czyli Aleje Marcinkowskiego. Bardzo ważna postać dla historii Poznania. Był to twórca, realizator haseł pracy organicznej. Jak wiecie, w Poznaniu jesteśmy bardzo dumni właśnie z tego, także ta postać jest niezmiernie istotna. Słuchajcie, teraz się zablokowaliśmy. A, idziemy. Przejdziemy teraz na lewo, żeby zobaczyć pracownię mebla. Wiecie, jakie można studiować u nas kierunki, tak? To są animacja, architektura wnętrz, to jest grafika projektowa i artystyczna, fotografia i fotografia intermedialna, to jest projektowanie mebla, to jest wzornictwo, to jest design krajobrazu, to jest malarstwo, to jest rzeźba. Chyba niczego nie pominąłem, jeżeli tak, to przepraszam, ale raczej nie. Słuchajcie, też bardzo ważna informacja dla was. Wczoraj w pocie czoła pracowaliśmy, aby ustalić wstępne ramy czasowe, jeżeli chodzi o rejestrację internetową na studia.
A to zaraz o tym powiem. Tak, albo dobrze, tutaj pan profesor przygotuje. To nie mamy chwileczki teraz. Przygotowaliśmy termin, jeżeli słuchajcie, chodzi o rejestrację. Co to oznacza? Aby kandydować na naszą uczelnię, musicie zarejestrować się w systemie elektronicznym i do zakończenia tej rejestracji musicie zazwyczaj załączyć portfolio oraz list motywacyjny. Dla każdego kierunku są inne wytyczne, jeżeli chodzi o portfolio i jak również jeżeli chodzi o list motywacyjny. Nie przestraszcie się, bo w niektórych przypadkach nie ma listu motywacyjnego, na przykład w przypadku grafiki, ale istotne jest to, że jak wejdziecie sobie teraz na kierunki studiów, to zobaczycie tam, kiedy rusza rekrutacja i kiedy ta rekrutacja się kończy, a rusza ona już w najbliższy poniedziałek, 15 marca i dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich kończy się ona 16 czerwca, ale no jak najlepiej wejdźcie po prostu sobie na zakładkę, na podstronę, na zakładkę w głównym menu dla kandydata, następnie rekrutacja i tam macie wszystkie daty, wszystkie terminy. Jeżeli chodzi o natomiast sprawdziany kwalifikacyjne, uprzedzę wasze pytanie, to jeszcze te daty wam dookreślimy, natomiast możemy podać ramy czasowe, ale słuchajcie, warto wspomnieć, że widzimy profesora Mateusza Wróblewskiego, który akurat jest sam w pracowni, także dlatego nie miał maseczki, ale bardzo szybko się zreflektował. Profesor Mateusz Wróblewski jest wybitnym projektantem, jest świetnym menedżerem, jest też specjalistą, jeżeli chodzi o tak zwany program B plus R, czyli program badawczo-rozwojowy, w którym uczestniczymy, a przede wszystkim jest kierownikiem trzeciej pracowni mebla i kierownikiem w ogóle katedry mebla, projektowanie mebla. Słuchajcie, reforma Mangelowej w latach 50. spowodowała coś takiego ciekawego, że na uczelniach artystycznych w Polsce zostały skonkretyzowane działalności, które oczywiście wynikały z tradycji, które były praktykowane. Jako że Poznań po prostu był otoczony lasami, nadal jest otoczony pięknymi lasami, to mieliśmy ogromne tradycje meblarskie, tak właśnie projekt mebel jest bardzo mocny, jesteśmy z tego bardzo dumni i świetnie się rozwija. Mamy kilka pracowni meblarskich, ale może o tym przez minutę opowie nam profesor Mateusz Wróblewski. Tutaj mamy takie rysunki, słuchajcie, meblarskie, tak jak mówiłem, wiecie o rysunkach, ale przepraszam bardzo, profesor przygotował tutaj super, wow, prezentację. Bardzo proszę. Jedna z naszych pracowni, zresztą w najbliższym roku planujemy, dzień dobry, tak. W najbliższym roku planujemy pewną zmianę, zresztą co roku coś tam wprowadzamy, jakieś innowacje. W najbliższym roku postanowiliśmy troszeczkę zmienić charakter przestrzeni. No liczymy na to, że ze studentami będziemy się mogli jakoś tam spotykać tutaj również na miejscu. Jak widać, przestrzeń jest nie tylko, że przystosowana, ale również bardzo inspirująca. Oczywiście tutaj przedstawiam przestrzeń, która służy pracy koncepcyjnej. Tak? Aha, dobrze. Tutaj przedstawiam przestrzeń, która służy pracy koncepcyjnej. Natomiast posiadamy modelarnię, posiadamy prototypownię i właściwie do naszej dyspozycji są również inne warsztaty. Modelarnia służy obróbce drewna przy pomocy narzędzi ręcznych. Tak, jesteśmy, aha, dobrze, jesteśmy unikatowym kierunkiem na skalę tutaj polską, ponieważ tylko w Poznaniu jest kierunek projektowania, że po prostu etapie studiów, nie na samym początku. Muszą przejść przez cały proces koncepcyjno-wdrożeniowy razem z
profesor Laskowska, która jest... O, jesteśmy z powrotem. Dobrze. Próby historyczne mury naszego budynku. Także przepraszamy, bo czasami faktycznie tracimy. Zapraszamy. Na drugie piętro, a tutaj też jest specjalnie was przygotowane, że profesor Stanisława artystów, którzy na naszej uczelni pracowali. Wchodzimy teraz na drugie piętro, na którym mieści się rektorat. I myślę, że w związku przyszedł czas, aby połączyć się z tą, która jest studenckiej. Cześć kochani. Dzień dobry, czy słuchać nas? Tak. Was słychać. Dobra, to czy chyba możemy zacząć w takim razie? No więc witamy wszystkich w Galerii Scenie Otwartej. Jest to galeria, która jest koordynowana przez członkinię samorządu uczelnianego. Głównym założeniem galerii jest promocja działań artystycznych studentów naszej uczelni, ale nie tylko, dopuszczamy również przedstawienia różne, w sensie przedstawienia różnego rodzaju kolektywów, czy na przykład współprac kuratorskich. Obecna wystawa jest wystawą naszej absolwentki Bereniki Nowosad, która inspirowała się wierzeniami i legendami regionu, z którego pochodzi, czyli z Mazur. Ta wystawa będzie trwać do najbliższej niedzieli, do godziny 17, więc jeżeli ktoś z was jest w Poznaniu, to jak najbardziej zapraszam jeszcze do odwiedzi. Kolejna wystawa będzie wystawą prac malarskich. Tutaj właśnie pojawia się ten wątek kolektywny, z racji, że będzie to wystawa we współpracy studentki kuratorstwa od nas z UAP-u oraz malarki z ASP we Wrocławiu. Też co ważne, to, że nasza galeria wcześniej mieściła się na ulicy Ratajczyka 20. Obecnie zostałyśmy przeniesione do budynku starej papierni UAP. On mieści się na ulicy Szyperskiej 8 i nasza galeria zajmuje właśnie parter tego budynku. Co jeszcze? Nasza galeria jest czynna od środy do niedzieli w godzinach 13-17 i nasze ekspozycje zmieniają się co 2 tygodnie. Też to, co jest ważne, to, że bardzo często sięgamy po pomoc studentów, którzy nie są tak jakby członkami samorządu, tak jakby bardzo często poszukujemy osób, które
na przykład mogłyby popilnować naszej ekspozycji, również osób, które chciałyby wykonywać dla nas dokumentacje fotograficzne. Współpracujemy też ze studentką, która nagrywa dla nas oprowadzania autorskie, które są taką naszą odpowiedzią na brak wernisaży. No i tak, i to jest właśnie ten parter, gdzie znajduje się galeria. Przejdziemy teraz dalej, ponieważ w skład tutaj wchodzi jeszcze wyższe piętro oraz dziedziniec, więc zabierzemy Was na początku na dziedziniec. Tak, i mamy w planach, jak już oczywiście będzie cieplej, rozłożyć na dziedzińcu leżaki. I zorganizować ciekawą przestrzeń dla studentów do po prostu do spędzenia tutaj wolnego czasu. A jakby kolejną przestrzenią, którą chcemy Wam pokazać, jest kolejna przestrzeń galeryjna na drugim piętrze, w której znajdują się prace dr Natalii Rozmus. Też, tak jak pewnie wszyscy widzicie, ta przestrzeń jest dość surowa, jest w takim stanie nadmiernego użytku, że tak się wyrażę, ale ma to swój bardzo taki charakterystyczny klimat i wydaje nam się, że bardzo ciekawie się to. Tak, i tutaj właśnie mamy wystawę pod tytułem Bezgranicze, dr Natalii Rozmus, w którym poszukuje autorskiego rozwoju artystycznego. Niektóre z jej prac odnoszą się też do jej podróży na wschód, do Izraela na przykład. I tak właśnie prezentuje się ta przestrzeń. No i wszystkie prace, które tutaj na razie są umieszczone, są pracami malarskimi. I dziękujemy bardzo. Słuchajcie, teraz Agnieszka, która jest za konsoletą w innym budynku, zaprosi Was na 3 wykłady organizowane właśnie przez Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Tak jak mówiłem, na tym wydziale można studiować kierunek kuratorstwo i teorię sztuki, jak również edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych. Jest to świetny kierunek. Oba kierunki są świetne, także jeżeli chcecie pracować w kulturze jako animatorzy, jako kuratorzy, asystenci, jako osoby zajmujące się promocją, organizacją wystaw i wieloma innymi rzeczami, to bardzo serdecznie zapraszamy na ten wydział. Ten wydział ciągnie jakby naszą uczelnię, jeżeli chodzi o uprawianie nauki w ścisłym tego słowa znaczeniu, dlatego że tam znajdują się katedry teoretyczne, katedry, które zajmują się filozofią, historią sztuki, kuratorstwem, sztuką najnowszą i tak dalej. Także Agnieszka Krupa, poproszę, żebyś zaprosiła właśnie na 3 wykłady otwarte, które w tym miesiącu jeszcze organizuje Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Dzień dobry, serdecznie zapraszamy oczywiście. Agnieszka Krupa z tej strony, Biuro Promocji. Pierwszy wykład to Alina Szerban, From Poetics of History to Poetics of Reality. Serdecznie zapraszamy tutaj 30 marca o godzinie 18, wykład online. Następny poproszę. Dr. Christina Schrey, Trapped in Our Own Field. Cosima von Bonin and Andrea Fraser Resist, 19 kwietnia o godzinie 18, też wykład online.
I następny. Profesor Urszula Strobele, Silent Spring, Ecological Systems and Activism in the Sculptural Arts since the 1960s. I wykład odbędzie się 29 kwietnia, też o godzinie 18. To są wykłady online. Oprócz tych wykładów, jeszcze oczywiście serdecznie Państwa zapraszamy na cykl, który prowadzimy już od kilku lat, Uniwersyteckich Wykładów Otwartych. Kuratorem jest profesor Stefan Fitzner, który co miesiąc zaprasza chyba najbardziej znane osoby ze świata kultury i sztuki polskiej i nie tylko, więc serdecznie zapraszamy do śledzenia i uczestniczenia. W tym roku oczywiście są to wykłady online. Następny, kolejny, który teraz będzie, 17 marca, Filip Rutkowski, Fundacja Galerii Foksal. Serdecznie zapraszamy. Tak, słuchajcie, wchodźcie na naszą stronę internetową, tam są wszystkie informacje dotyczące wykładów, wystaw. Natomiast jeżeli chodzi o te wykłady, które już się odbyły, a którymi bylibyście zainteresowani, dostępne są na naszym kanale YouTube, na który również serdecznie zachęcamy. Korzystając z Twojej obecności, Agnieszko, chciałbym może jeszcze, abyśmy powiedzieli o kolejnych dosyć świeżych sukcesach naszych studentów, a powiemy o tym w kontekście kierunku architektura. Słuchajcie, architektura w kilku zdaniach, jest to zupełnie unikatowy kierunek, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego kierunku na wyższej uczelni artystycznej. Jest to jedyna architektura, którą można studiować na Akademii Sztuki. Słuchajcie, nasza architektura to jest bezpośredni dostęp do profesorów, do asystentów. To są bardzo niewielkie grupy, to są świetne projekty, które nagradzane są na ogólnopolskich, jak i zagranicznych konkursach. Możecie chyba teraz właśnie zobaczyć, Agnieszka pokazuje w tym momencie na stronie konkurs architektoniczny Iceland Cave Tower. Spójrzcie sobie proszę. I słuchajcie, co jest jeszcze bardzo istotne, kończąc naszą architekturę uzyskujecie tytuł magistra inżyniera i macie takie same uprawnienia jak studenci uczelni technicznych, a wierzcie mi, że wyobraźnie, warsztat i umiejętności dużo większe, dlatego że korzystacie z całej bazy, która jest na naszej uczelni, bazy artystycznej i projektowej, świetnych artystów i projektantów. I słuchajcie, byliśmy przed chwilą w starej papierni, widzieliście wystawę prac Natalii Rozmus. To jest pracowniczka, nauczyciel akademicki, który pracuje w Katedrze Bioniki i Krajobrazu, kierunek design krajobrazu, o tym powiemy zaraz, ale żebyście się nie pogubili, mieli w pamięci jeszcze tę przestrzeń starej papierni, to chcielibyśmy pokazać Wam wystawę, fragment wystawy, który się odbywał w tej przestrzeni z okazji 15-lecia kierunku scenografia. Na naszej uczelni można studiować również kierunek scenograficzny. Jeżeli marzy Wam się praca na planie filmowym, w teatrze, jako praca aranżera, jako osoby koordynującej, organizującej eventy, dekoratorstwo, to bardzo serdecznie zapraszamy Was na scenografię, która obchodziła właśnie w zeszłym roku 15-lecie i z tego powodu, z tego tytułu odbyła się wystawa poświęcona temu 15-leciu, a przy okazji można było zobaczyć jeszcze pracę z praskiego Quadriennale, takiego dużego festiwalu, który organizowany jest przez Uczelnię Artystyczną w Pradze i prace naszych pedagogów, naszych studentów również na tej wystawie były prezentowane. Agnieszka, poproszę o zaprezentowanie fragmentu wystawy. Zobaczymy projekty zarówno do tekstów dramatycznych, jak i projekty, które dotyczą zjawisk czy zdarzeń w społeczności, w gospodarce,
One jako są inspiracją do budowania przestrzeni scenicznej, ale także projekty kostiumów, ubioru, zarówno do znanych tekstów dramatycznych, jak i współczesnych, aktualnych tekstów. W okazji tego 15-lecia z pewnością taką ważną informacją dla publiczności jest też to, że pierwsi absolwenci kierunku scenografia obecnie są asystentami w pracowniach, czyli najlepsi studenci, którzy zapowiadali się w czasie. Czy jesteśmy z powrotem na łączach? Tak, słuchajcie, znaleźliśmy się w momencie, kiedy nas nie widzieliście. Malarska i rysunkowa, bo mieszczą się tutaj de facto dwie pracownie, ale o tym opowie nam Julia Królikowska. Cześć Julio, bardzo dziękujemy za wsparcie. Ja będę stał trochę bliżej ciebie, nie będę nic mówił, dlatego że ja mam mikrofon. Jest to czwarta pracownia malarska, dostępna dla wszystkich studentów, więc spotykają się tu studenci wszystkich kierunków. Jest to zarówno dla studentów licencjackich, jak i magisterskich. Studenci mają możliwość korzystania z tej pracowni przez cały tydzień i realizują zarówno zadania związane z martwą naturą, jak i zadania związane z tutaj ćwiczeniami własnymi. Przybywałeś kompozycję martwą naturą. Między innymi Yayoi Kusama. Do tego mamy oczywiście program Study in English, program Studiuj po polsku, także jak najbardziej studia u nas to jest środowisko po prostu międzynarodowe, otwarte, ciekawe świata, no i przede wszystkim pozwalające właśnie tę ciekawość rozwijać i praktykować i tak dalej. Będąc przy wystawie, znaczy przy pracach artystycznych, mamy, słuchajcie, kolejne połączenie z Matyldą tym razem. Matylda, mam nadzieję, że się słyszymy. Słuchajcie, Matylda pokaże nam dosłownie przez moment wystawę, która mieści się w galerii Duża Scena UAP. Ta galeria umiejscowiona jest blisko Starego Rynku, właśnie Matylda była wcześniej na Starym Rynku. I obecnie można oglądać tam wystawę prac doktor, ja tutaj się wspomogę, doktor Ewy Mróz-Pacholczyk, która pracuje w pracowni projektowania ubioru na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii. Tytuł wystawy: Zbieżność, punkty styczne w procesie budowania formy ubioru. Czy widzimy, tak, obraz? Super. Te rzeczy, które widzicie, te elementy, to są próby, to są próby i eksperymenty dotyczące właśnie użycia tkanin, faktur, łączenia ich ze sobą, które oczywiście później służą do powstawania pełnowymiarowych
ubiorów czy kostiumów. Także wystawa dr Ewy Mróz-Pacholczyk w galerii Duża Scena blisko Starego Rynku. Jeżeli będziecie w Poznaniu, to pamiętajcie, że galerie są otwarte i myślę, że możemy w tym momencie bardzo podziękować Julii, bardzo dziękujemy i lecimy dalej, bo czas nas goni. Biuniki krajobrazu. Można też u nas studiować kierunek design krajobrazu. Jest to bardzo ciekawe połączenie materii architektonicznej, projektowej z obserwacją przyrody, z wiedzą o botanice, o taksonomii roślin, strukturze roślin i dzięki temu można wprowadzać całkiem innowacyjne projekty. Jest to innowacyjne myślenie o przestrzeni, projektowanie krajobrazu, a w tym momencie poprosimy Agnieszkę, aby zaprezentowała właśnie kilka zdjęć z zeszłego roku. Będą to zdjęcia z wystawy właśnie, z wystawy z okazji jubileuszu katedry. Była to wystawa przekrojowa pedagogów oraz studentek i studentów tego kierunku, czyli design krajobrazu. Z tego tytułu, słuchajcie, odbyły się też bardzo fajne warsztaty. Nie wiem, czy już teraz te zdjęcia widać, ale zaraz pewnie będzie widać. Bardzo fajne warsztaty, zresztą chyba nawet dwa razy. I w ramach tych warsztatów dzieci, uczestnicy tych warsztatów zbudowały domek dla owadów zapylających i ten domek zobaczymy zarówno na zdjęciach, jak i zobaczymy go na żywo, dlatego że on obecnie faktycznie służy nam jako nocleg i schronienie dla owadów zapylających. Także Bionika, Katedra Bioniki Krajobrazu, design krajobrazu myśli o krajobrazie w sposób projektowy, stara się korzystać z tego krajobrazu, jeżeli chodzi o myśl projektową, i stara się nie przeszkadzać przede wszystkim, a ulepszać naszą przestrzeń, naszą jakość życia. To są też, słuchajcie, też, to są też przedmioty, które do codziennego użytku, które powstają poprzez szukanie struktur, regularności w przyrodzie. Udaje się właśnie czasami ją jakby wyabstrahować, stworzyć pewnego rodzaju model i przenieść później do już przedmiotów, które powstają w ramach konkretnych czynności, aktywności projektowych, a póki co to wejdziemy też dosłownie na moment do jednej z pracowni. No i słuchajcie, nie jest to pracownia też przypadkowa z tego powodu, że jest to pracownia, której kierownikiem jest profesor Wojciech Chora. Profesor Wojciech Chora jest rektorem naszej uczelni, także jest to bardzo też, a tu nie ta, przepraszam. Panie rektorze, bardzo przepraszam. Tutaj, słuchajcie, przygotowane są między innymi właśnie makiety, które tutaj realizują założenia krajobrazowo-parkowe, urbanistyczno-parkowe. Także takimi rzeczami studiując na designie krajobrazu możecie się zajmować. Oczywiście możecie również korzystać z pracowni Katedry Bioniki i Krajobrazu w ramach tak zwanego wolnego wyboru. Możecie próbować, będąc studentami architektury, wzornictwa, mebla czy innych. Natomiast jeżeli chodzi o samą filozofię Bioniki, to słuchajcie, można ją właśnie zobaczyć tutaj na tej historii właśnie rysunkowej.
abstrahowanie, ekstrapolowanie, wyciąganie elementów z natury, zabawa, pewnego rodzaju zabawa z tym, próba stworzenia jakichś modeli, ram i znalezienia struktur, które są powtarzalne, a wiadomo, że to, co w przyrodzie jest najlepsze, dlatego jest to bardzo ciekawy, innowacyjny, również unikatowy kierunek i to, co się tutaj dzieje. Idziemy, słuchajcie, teraz dalej i zobaczymy, Igor już może iść i po prawej stronie zaraz będzie taki ciekawy projekt, ciekawa inicjatywa galerii, która się nazywa galerią na wysokim... A, pokazujesz co innego, jeżeli pokazujesz co innego, to widać na zewnątrz właśnie dziedziniec, który wam jeszcze też pokażemy i połączenie z naszym nowym budynkiem. Natomiast właściwie do tego budynku już będziemy teraz wchodzili, to jest budynek B. To jest też ciekawe, że ten budynek mieści się już na innej ulicy, to jest ulica 23 lutego 20. Słuchajcie, galeria na wysokim poziomie i prace Katarzyny Franciszki Rewolte, prace zatytułowane Zrzut ekranu. Jak mówi sama artystka, kolekcjonuje sytuacji bardziej dosłowne, bardziej metaforyczne. Tutaj a propos jedzenia, to też właśnie została wykonana praca. Galeria na wysokim poziomie, słuchajcie, prowadzona przez pracownię malarstwa profesora Piotra C. Kowalskiego, w której też pracownia asystentem jest Piotr Macha, a ta pracownia mieści się, słuchajcie, na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Kończąc, słuchajcie, ten rozdział, wchodzimy do budynku B. Zaraz pokażemy wam, jakiego rodzaju aktywności uprawiane są na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej. Są te wieka. I teraz wejdziemy sobie do pracowni, w której czeka na nas Milena. Jest to pracownia wypukło druku, ale o tym pewnie nam przez minutę opowie coś Milena. Natomiast po tym, słuchajcie, połączymy się z wystawą, która trwa z okazji 12 grudnia. W tym roku, kilka dni temu otworzyliśmy, jesteśmy, były tak świetne, że... Asystentką jest magister Agnieszka Maćkowiak, ja jestem laborantką. Generalnie w naszej pracowni zajmujemy się wszystkimi możliwymi formami druku wypukłego, głównie jest to linoryt, ale można też robić oczywiście drzeworyt albo gipsoryt i generalnie wszelkie nawet eksperymentalne formy, które opierają się jakoś na druku wypukłym. Na ścianach mamy w tej chwili powieszone kilka prac naszych studentów, które zostały wykonane właśnie techniką linorytu. Także jak widać, można osiągać przeróżne efekty. No to są akurat takie dość klasyczne druki na papierze, ale możemy też drukować praktycznie na każdej możliwej powierzchni, nawet na materiale. W tym roku powstało kilka takich projektów, które właśnie wiązały się z drukowaniem na tkaninach i powstały z tego ubrania, powstały z tego lalki. W tej chwili w arsenale też właśnie wisi
praca dyplomowa naszej studentki Matyldy Łaskowskiej, która zrobiła ogromnego w skali 1:1 byka, drukowanego właśnie jej merytem na materiale. Także możliwości jest bardzo wiele. Co jest takiego znaczącego w grafice artystycznej tutaj na Uniwersytecie Poznańskim i dlaczego warto studiować ten kierunek? Nie wiem, wydaje mi się, że warto dlatego, że jesteśmy dość otwarci, jesteśmy, generalnie nasza grafika jest na wysokim poziomie, co nawet widać teraz na Biennale, bo bardzo dużo prac z naszej uczelni dostało się do konkursu i otrzymało nagrody, ale jesteśmy też, wydaje mi się, że to, co jest ciekawe na naszej, generalnie na grafice, jesteśmy bardzo otwarci na łączenie technik, na mieszanie ich ze sobą. Kiedy przychodzą do nas osoby na przykład z projektowania ubioru, to bardzo łatwo mogą łączyć swoje zajęcia z naszymi technikami. Także. Dobrze. Mam nadzieję, że jest może z nami już Ewelina. Ewelina z Galerii Miejskiej Arsenał i że zaraz zaprezentuje nam właśnie obrazek z wystawy konkursowej, na której, słuchajcie, jest 46 prac, a tych prac przyszło ponad 1000. To Biennale oczywiście nawiązuje do tradycji właśnie też graficznych, o których trochę mówiliśmy wcześniej, bo jak pewnie nie wiecie, ale może wiecie, że członkowie grupy artystycznej Bunt Poznańskiego Ekspresjonizmu współtworzyli, zakładali naszą uczelnię, później pracowali chociażby w postaci Jana Wronieckiego, który zajmował się grafiką. Słuchajcie, bardzo dziękujemy Ewelinie i dziękujemy za te super połączenie jakość. Jesteśmy w Galerii Miejskiej Arsenał i widzimy właśnie wystawę konkursową 12. Biennale Grafiki Studenckiej Przeciwciała, którego właśnie organizatorem jest Katedra Grafiki. Jakbyś może, Ewelino, mogła pokazać może nagrodzoną pracę. To jest właśnie chyba ta. Słuchajcie, też warto powiedzieć, że kuratorem tej wystawy jest Maciej Kurak, profesor naszej uczelni, prorektor naszej uczelni, który również jest nauczycielem akademickim, właśnie pracującym w ramach Katedry Grafiki. Świetną, po prostu genialną, spektakularną aranżację wykonał natomiast profesor Rafał Górczyński, który pracuje natomiast na Wydziale Rzeźby. Także mówię wam też o tym, żeby pokazać, jak bardzo interdyscyplinarnie można podchodzić i korzystać z umiejętności, które nasza uczelnia oferuje, bo Rafał Górczyński, no oprócz tego, że jest czynnym praktykiem, jeżeli chodzi o rzeźbę, jest również osobą, która zajmuje się właśnie aranżacją wystaw i robi to również dla Muzeum Narodowego w Poznaniu i dla wielu, bardzo wielu innych placówek. Także pracownie wolnego wyboru, pracownie, które umożliwiają wolność myślenia, szerokość, otwartość myślenia i zupełnie nadaje, i po prostu te narzędzia dają zupełnie nowe sposoby podejścia do materii. Ekran udostępnia Ewelina Muraszkiewicz. Słuchajcie, ekran udostępnia Ewelina Muraszkiewicz, ale widać tę wystawę, tak? Musicie sobie ją przypiąć. Super, bardzo dziękujemy za komentarz pani Maju. No, także powiedzieliśmy o Biennale, także słuchajcie, jak przyjdziecie do nas studiować, to za 2 lata będziecie mogli wziąć udział w kolejnej edycji Biennale. To są właśnie, zobaczcie, też takie przestrzenne prace. No, wystawa jest naprawdę świetna, bardzo was zapraszamy do Poznania, bo ta wystawa trwa do 28 marca. I słuchajcie, mówiliśmy właśnie o Rafale Górczyńskim, o rzeźbiarzu, który ma swój znaczący udział na wystawie grafiki, co oznacza, że czas odwiedzić właśnie pracownie rzeźbiarskie. Także jeszcze przez chwilę Ewelina wam będzie pokazywała wystawę, a my za kilkadziesiąt sekund znajdziemy się już chyba w
okolicy właśnie pracowni rzeźbiarskich i tak dalej. Dobrze. A nie, jeszcze nie. Tutaj tak, po drodze też jest pracownia, natomiast w kręsłodruku to tutaj możemy też na chwilę pokazać. Też uprawione są tutaj tradycyjne formy graficzne, ale oczywiście z nowoczesnym podejściem i z super zdolnymi ludźmi. Także serdecznie zapraszamy. Grafika artystyczna reprezentowana przez kilka pracowni. Niestety nie uda nam się pokazać ich wszystkich, bo słuchajcie, na naszej uczelni jest 8 wydziałów i można studiować 14 kierunków, a niektóre kierunki jeszcze właśnie w różnych zakresach, co oznacza, że w przypadku grafiki, grafika projektowa, a grafika artystyczna są w praktyce prawie że osobnymi kierunkami. Tak, tak, tak. Odpowiadamy na to pytanie, słuchajcie, bo musicie nam wybaczyć, bo nie odpuścimy wam. I w kwietniu, w drugi weekend kwietnia, czyli to będzie ten weekend powielkanocny, będą drzwi otwarte, na którym również zorganizujemy oprowadzanie uzupełnione w jeszcze nowe rzeczy, ale przede wszystkim podczas tego oprowadzania będzie można spotkać się z dydaktykami, z czynnymi nauczycielami naszej uczelni, którzy właśnie będą konsultowali portfolio. Jeżeli tylko będziecie tego chcieli, to portfolio będzie wcześniej trzeba przesłać na adres drzwiotwarte@uapedu.pl. To wszystko będzie jeszcze na stronie, nie martwcie się. Prawdopodobnie zorganizujemy jeszcze jakiś taki cykl mini spotkań, jeżeli chodzi o konsultacje. Ale słuchajcie, chodźmy do pracowni rzeźbiarskiej, bo już bardzo wypada, abyśmy zajrzeli. Droga oczywiście jest, droga przez mękę, droga jest tutaj, obfituje w przygody i ciekawe wydarzenia. Tutaj Igor, uważaj, bo może zaatakować ciebie na przykład, może obiekt powietrzny. Jesteśmy, słuchajcie, w pracowni, drugiej pracowni rzeźby i otoczenia, prowadzonej przez profesor Karolinę Komasę i doktora Michała Wielopolskiego. Wiem, że oni na nas czekają i wiem, że odbywają się tutaj właśnie zajęcia. Także słuchajcie, zajęcia odbywają się w rygorze sanitarnym. Przepraszamy wam bardzo, że przeszkadzamy. Jest z nami też doktor Michał Wielopolski. Także tak jak mówiłem, że mimo pandemii studenci mają możliwość pracowania, bo nie wyobrażamy sobie po prostu tego, aby takie zakresy sztuki jak rzeźba mogły się odbywać bez udziału fizycznego materiału i fizycznych ludzi. Aczkolwiek też jest ciekawa tutaj anegdota związana z tym, jak też wejdziecie na naszego Facebooka, to opublikowaliśmy bardzo fajny film dotyczący pracy Bartosza Ługowskiego, który, słuchajcie, korzystając właśnie z zdobyczy rzeźby studyjnej, stworzył wraz z osobą zajmującą się programowaniem świata wirtualnego taką przestrzeń, w której można te rzeźby, które on stworzył, doświadczyć jakby dodatkowo, co oznacza inaczej, w przestrzeni wirtualnej. Także takie rzeczy interkosmiczne też się odbywają na rzeźbie. Również dzieje się mnóstwo takich rzeczy związanych z ruchem, z otoczeniem, bo prowadzona jest tutaj pracownia performansu przez profesora Janusza Bałdygę. Także jeżeli chcecie sobie też poeksperymentować, wziąć udział w działaniach teatralnych, parateatralnych, także również możliwe jest to na rzeźbie. Co jest też warte powiedzenia, na tym wydziale znajduje się jedyne miejsce tego typu w tej części Europy, jest to laboratorium hologramu. No jest tam po prostu urządzenie, które umożliwia tworzenie, przetwarzanie
fizycznych obiektów do świata właśnie holografii, które później są wykorzystywane chociażby w różnego rodzaju opracowaniach takich archeologicznych, takich prób rekonstrukcyjnych, jak również jest to dziedzina czysto artystyczna, ale skoro mamy z nami doktora Wielopolskiego, to zadamy mu bardzo łatwe pytanie. Dlaczego warto studiować rzeźbę i dlaczego właśnie rzeźbę na naszej uczelni? A drugie pytanie pomocnicze, co właśnie się tutaj dzieje? Mamy 2 minuty na to. Dobrze. Prosta odpowiedź, studiować rzeźbę dlaczego, bo to najpiękniejsze ze sztuk, zdecydowanie. Wszystko w sobie zawiera, jest bardzo teraz rozszerzony ten pojęcie rzeźby i warto zmierzyć się z formą przestrzenną, podaje wiele satysfakcji, wiele zadowolenia i takie chęci też do pracy i naprawdę szeroko można ją pojmować jako różne materiały, różne kształty, bryły, kolory. Coś fantastycznego spotkałem z rzeźbą. A znajdujemy się w pracowni studyjnej. Przepraszam, tylko wyłączę za teren. Bardzo dobrze. Chodziło nam o rodzajowość, a nie o sztuczność. Pracowni studyjnej, gdzie właśnie pracujemy z rzeźbą figuratywną, z modelem, z pracą. Głównymi tematami są właśnie praca z aktem, z portretem. Studenci tutaj poznają jakby tą podstawową formę rzeźby, właśnie rzeźbę klasyczną, ale to my bardziej pojmują, zmierzą się z większą formą rzeźbiarską, która z materiałami całkowicie podstawowymi, jak glina i gips dla rzeźbiarzy. A też zmierzają się z odwzorowaniem czegoś najpiękniejszego, co jest do wyrzeźbienia w przestrzeni naszego życia, czyli z ludzkim portretem, z ludzkim aktem. Więc jest to fantastyczna przygoda i zachęcam bardzo do studiowania na rzeźby. Poznań jest najlepszy, jako miasto. Tak, słuchajcie, następnym razem uda nam się to zrealizować, pewnie będzie też piękna pogoda. Słuchajcie, co druga rzeźba w naszym mieście. Bardzo dziękujemy doktorowi Wielopolskiemu. Co druga rzeźba w naszym mieście wykonana jest przez artystę związanego kiedyś albo związanego obecnie z naszą uczelnią. Co trzecia rzeźba w regionie, czyli w Wielkopolsce, zrealizowana jest właśnie przez osoby związane z naszą uczelnią. I co piąta uczelnia w kraju, a pewnie co siódma na świecie byłaby związana. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Widzicie też te świetne nowe przestrzenie, te pawilony rzeźby takich pracowni. W tym pionie jest kilka. Bardzo dziękujemy. Ja muszę, słuchajcie, zawołać moją myszkę. Aria. Słuchajcie teraz, bo byśmy zapomnieli. To słuchajcie, zaraz wrócę się, ale to słuchajcie, może w związku z tym, że jesteśmy tutaj, to chciałbym zapytać się, czy może jest z nami obecny pan Rafał Roguszka. To w takim razie byśmy poprosili pana Rafała o pokazanie nam miejsca, które jest bardzo ważne dla nas. Słuchajcie, od jeszcze przed wojną nasza uczelnia otrzymała pałac, właściwie zespół parkowo-pałacowy, który mieści się w Skokach. Jest to oddalone kilkadziesiąt kilometrów od Poznania, jedzie się tam pół godziny właściwie pociągiem. Jest to miejsce, w którym odbywają się
świetne plenery, właśnie na które wy będziecie również jeździli. Jest tam ogromny obszar właśnie parkowy. Te plenery często są łączone z innymi kierunkami, na przykład odbywają się plenery meblarsko-rzeźbiarskie, wiele takich też plenerów tak unikatowych, innowacyjnych, jak na przykład plener poświęcony żywicy syntetycznej, ale o tym jeszcze powiemy później. Pałac, słuchajcie, w Skokach. Piękne miejsce, które zresztą będzie zaraz remontowane, także jak zaczniecie studiować w naszej uczelni i faktycznie od drugiego roku te plenery już... Dzień dobry, Myszko. Jak te plenery będą się już odbywać, to będziecie mogli właśnie tutaj przyjeżdżać, pracować. Tam również jest taki dobudowany, taki nowoczesny pawilon z dużą przestrzenią, gdzie można właśnie szaleć malarsko, rzeźbiarsko, można chodzić, zbierać artefakty w tym parku. Także pałac w Skokach, dom plenerowy naszej uczelni. Bardzo dziękujemy zarządcy pałacu, panu Rafale Roguszko. Natomiast jesteśmy teraz, słuchajcie, wracamy na ziemię, na płaską ziemię, bo oczywiście nie jesteśmy zwolennikami płaskiej ziemi, płaskoziemcami, ale jesteśmy w pracowni 310, druk płaski, grafika cyfrowa, serigrafia. I tutaj, słuchajcie, jest z nami Martyna. Dzień dobry, Martyno. Tutaj się odbywa mnóstwo po prostu szalonych rzeczy, chociażby na takich właśnie maszynach, na sitach. Martyno, może byś powiedziała nam cztery zdania? Na czym polega sitodruk? Musisz do mnie mówić, kochany. Dobrze. Tutaj nie mamy siatek, tutaj są jedynie ramy, na które trzeba nałożyć siatki, ale właśnie na taką ramę z siatką nakładamy emulsję, później ta emulsja wysycha. Tak. I tutaj, gdzie jest kopia rama, kładziemy najpierw kalkę. Tak. Później kładziemy ramę z emulsją, naświetlamy. I to, co było przykryte, można wypłukać i wtedy przez te wolne przestrzenie przepuszcza się farbę. Super, rewelacja. Słuchajcie, te pracownie są też funkcjonują w ramach katedry grafiki. Także jest tutaj bardzo dużo właśnie takich maszyn kopioram, tak? To jest kopiorama. To jest kopiorama, a jeszcze są inne maszyny w tak. takim razie, tak? Tak, tutaj mamy pomieszczenie, gdzie czyścimy sita. Okej. Oczywiście w katedrze fotografii, tam będziemy za jakieś 7 minut, ale to, że mamy ciemnie w katedrze grafiki, to jest nawet dla mnie nowość. A tutaj? Tutaj drukujemy, tu mamy dwie maszyny, jedną większą, drugą mniejszą i właśnie tam wkładamy nasze sita już naświetlone i drukujemy. Okej. Okay. Czyli to są gotowe tak, prace? To są sita, które są już pokryte emulsją, tak? Z nich już można drukować. Dobra. Dobrze. To słuchajcie, bardzo dziękujemy Martynie. Lecimy, bo tutaj też zabijają nas po prostu tym razem już gruby beton. Tony. Budynków w reprezentacyjnej przestrzeni atrium, ale zaraz jak będziemy na dole, to jeszcze o tym opowiemy, natomiast w tym momencie, nie w tym momencie, bo tutaj mamy mały ząg, ale zaraz to naprawimy. Martyna, to może słuchajcie, w związku z tym ja bym poprosił o połączenie z doktorem Szymonem Nawojem, z architektury wnętrz. Mówiliśmy też o kierunku architektura wnętrz. Tutaj się ten kierunek obchodził niedawno 90-lecie istnienia. On funkcjonuje od samego właściwie początku funkcjonowania naszej uczelni. I jest to bardzo po prostu unikatowa i ciekawa rzecz. Czy jest z nami doktor Szymon Nawój? Dzień dobry, tak jestem. Super, dziękujemy.
Panie doktorze, poprosimy o powiedzenie, dlaczego warto studiować na naszej architekturze wnętrz, czym ona się charakteryzuje, no i też może pokazanie jakiegoś środowiska, w jakim funkcjonujecie, jeżeli chodzi o pracownię. Witam Państwa. Przedstawię się, nazywam się Szymon Lewo, jestem adiunktem w pracowni projektowania wstępnego na kierunku architektura wnętrz. Ja prowadzę zajęcia dla pierwszego roku. To jest pierwszy taki przedmiot projektowy, z którym spotykają się studenci po tym, jak dostaną się na uczelni i rozpoczną na studia. A dlaczego warto studiować architekturę wnętrz? To bardzo stary kierunek, od bardzo dawna istnieje na naszej uczelni. Myślę, że atrakcyjna działalność artystyczna, ale również bardzo ciekawa, interesująca działalność zawodowa wiąże się z ukończeniem tego kierunku, praktykowaniem. Ja może Państwu zaprezentuję, jak wygląda pracownia, którą prowadzę dla studentów pierwszego roku i jakie rzeczy na samym początku tam realizuję. Bardzo proszę, nie wiem, czy jest to widoczne, co Państwu tutaj prezentuję. To jest nasza pracownia w budynku na ulicy Wolnica, pomieszczenie, w którym spotykamy się ze studentami, a na zdjęciu widzicie Państwo taką tymczasową wystawę prac studentów z zeszłego semestru, gdzie pierwszym ćwiczeniem projektowym, z jakim studenci się zmierzali na pierwszym roku, była analiza struktury organicznej i jej interpretacja przestrzeni. Prace, które Państwo tutaj widzicie, to są właśnie interpretacje studentów różnych zjawisk przyrodniczych, różnych struktur, które na początku analizują, rysują, modelują, a później interpretują w postaci różnych przestrzennych makiet, form, kompozycji. Tutaj chciałem jeszcze Państwu zaprezentować tę informację odnośnie właśnie naszego kierunku pokrótce. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to opowiedzenie i zaprezentowanie pokrótce architektury wnętrz. Słuchajcie, może czasami się zastanawiacie, jaka jest logika tego, że niektórzy się włączają, niektórzy nie. Logika jest bardzo prosta, a mianowicie mamy 6 budynków czynnych i po prostu nie jesteśmy w stanie fizycznie być we wszystkich, dlatego te kierunki, które właśnie nie są zlokalizowane w budynku A i B, staramy się Wam zaprezentować poprzez udział super właśnie naszych pedagogów albo studentów,
którzy się włączają, tak jak teraz właśnie to jest nauczyciel akademicki, dr Szymon Nawój z Katedry Architektury Wnętrz. Słuchajcie, jesteśmy w jednej z pracowni, która funkcjonuje w ramach Katedry Komunikacji Wizualnej, a Katedra Komunikacji Wizualnej z dumą realizuje świetny kierunek grafika projektowa. Wcześniej byliśmy w pracowni grafiki artystycznej, teraz jesteśmy w pracowni wydawnictw w ramach właśnie tej katedry, także tutaj ta pracownia jest prowadzona przez profesora Krzysztofa Molendę i przez Piotra Marzola. Projektuje się tutaj, słuchajcie, świetne książki, jest bardzo otwarte, szerokie i właściwie nieograniczone podejście powiedziałem źle, bo jesteśmy w pracowni ilustracji wydawniczej, w pracowni ilustracji wydawnictw będziemy zaraz. Także to, co mówiłem o tej pracowni, to dotyczyło pracowni wydawnictw. Tutaj mamy natomiast ilustrację wydawniczą, która jest chociażby może być używana w różnego rodzaju formach, właśnie publikacjach książkowych, czasopismach, różnego rodzaju, no, po prostu bardzo fajnych rzeczach, w których można znaleźć ilustracje, jak artbooki chociażby. I teraz... To jak widzicie, nie ma już problemu z kluczami, tak naprawdę był problem z zamkiem. Teraz jesteśmy na 100% już faktycznie w pracowni wydawnictw. Przepraszam za wcześniejszą wpadkę. Profesor Krzysztof Molenda i Piotr Marzol jest asystentem w tej pracowni. Tutaj zostały przygotowane właśnie rzeczy, książki, publikacje. Przygody Sindbada żeglarza, wspaniałego polskiego poety przedwojennego, ale też powojennego, Bolesława Leśmiana. I słuchajcie, te rzeczy są również, jakby powstają w ramach właśnie tej pracowni, tak? One fizycznie powstają, wielu studentów z tej pracowni otrzymuje nagrody na różnego rodzaju konkursach poświęconych właśnie wydawnictwom i publikacjom. I też jak widzicie, to nie są jakieś rzeczy, które są oderwane od rzeczywistości, natomiast, bo są to rzeczy, które są realizacją istniejących tekstów, kultury, książek, a to, w jaki sposób one są wydawane, jest pewnego rodzaju interpretacją studentów, która oczywiście musi być włożona w jakieś ramy projektowe. Mamy typografię, mamy skład, także tego wszystkiego. Tutaj mamy Oscara Wilda i z racji pewnie ksiąg zakazanych nie mogę tego otworzyć, ale też bardzo, a można, przepraszam bardzo, sprytne. Tak wygląda publikacja poświęcona Oscarowi Wildowi. Widzicie, zupełnie innego rodzaju font jest użyty, zupełnie innego rodzaju skład, pracownia wydawnictw w Katedrze Komunikacji Wizualnej, grafika projektowa. Słuchajcie, musicie być bardzo pilni w swoich przygotowaniach, jeżeli chodzi o ten kierunek, bo jest bardzo wielu kandydatów, z czego oczywiście się cieszymy. I mimo wszystko serdecznie zapraszamy. Przy tej okazji chcę również powiedzieć o jednej rzeczy znanej wam prawdopodobnie, a drugiej rzeczy, która być może nie jest znana, będzie to niespodzianka, a mianowicie grafikę projektową można również studiować w trybie niestacjonarnym. To są takie same studia, tylko że studiuje się je w weekendy i są płatne. A niespodzianką jest to, że z racji waszego ogromnego zainteresowania postanowiliśmy uruchomić również studia niestacjonarne z grafiki artystycznej. Na razie nie ma jeszcze o tym informacji, ale ona niedługo się pojawi. Także słuchajcie, jest dużo większa możliwość dzięki temu, aby móc studiować którąś z grafik
na naszej uczelni. Schodzimy, słuchajcie, teraz na dół. Nie wiem, czy tutaj będzie zasięg, bo tutaj faktycznie jest już kolejną klatkę schodową. Jak widzicie, cały budynek jest zaprojektowany, także ma wiele połączeń, które funkcjonują równolegle i równocześnie. Teraz schodzimy do siedziby katedry uczelni, który jest kierunkiem chyba najstarszym, który jaki funkcjonuje, który obecnie funkcjonuje w ramach Wydziału Fotografii, także mamy Wydział Fotografii, dwie katedry fotografii. Można studiować fotografię i fotografię intermedialną. I ta fotografia zdaje się, że była pierwszą w ogóle dziedziną, dyscypliną sztuki, którą można było studiować na uczelni w Europie, słuchajcie. Także Poznań był tym pierwszym miastem, gdzie można było studiować fotografię. Idziemy z bar? Ale czemu tam idziesz? Słuchajcie, postanowił być teraz przewodnikiem nasz operator, a to dlatego, że Igor właśnie studiuje fotografię. Studiuje fotografię niestacjonarnie, bo o tym też chcę powiedzieć, że fotografię można studiować u nas zarówno na studiach dziennych, jak i na studiach niestacjonarnych. Do obu trybów bardzo serdecznie Was zapraszamy, a jest z nami fizycznie, z czego się bardzo cieszymy, nieoceniony Zachar. Zachar pracuje właśnie w katedrze fotografii i pomaga realizować wasze pomysły, jest również wykładowcą, no i w ogóle robi mnóstwo rzeczy i pomaga również nam. Jest dyplomowanym chyba operatorem drona, a jak to się nazywa tak profesjonalnie? Droniarz, pilotem drona. Tak. Pilot drona. Zachar, co się tutaj dzieje? Dlaczego masz takie dziwne światło zapalone? Nie, ale chyba powiedz dosłownie tam parę zdań, bo tak? Mamy tutaj mikrofon. A, okej, okay, dobrze. To w tym momencie znajdujemy się w laboratorium wydziału. To jest w sumie dosyć istotne miejsce, dlatego że może to też dla Was istotna informacja. Mamy również wypożyczalnię sprzętu fotograficznego, dlatego kiedy trafiacie na nasz kierunek, jesteście w stanie, nawet nie posiadając swojego sprzętu, w pełni profesjonalnym sprzętem pracować nad swoimi projektami, co jest dosyć dużym plusem. No i poza tym stacjonuję tutaj cały czas, pomagam studentom we wszelkich sprawach, jakie są potrzebne. Mhm. Możemy przejść dalej. Tak, zróbmy sobie szybki, po dwa słowa, tak, szybki spacer koniecznie. Także słuchajcie, też tak jak Wam mówiłem, terminarz, jeżeli chodzi o rejestrację na studia, jest dostępny na stronie. W przypadku fotografii studiów pierwszego stopnia rejestracja rusza w najbliższy poniedziałek i skończy się 16 czerwca. Jesteśmy teraz z Zacharem z Katedry Fotografii. Jesteśmy też w bardzo ciekawym, wyjątkowym, unikatowym miejscu, bo jesteśmy w Bibliotece Wydziału Fotografii, a jest to tyle wyjątkowe, podejrzewam, że na skalę Polski nieszczególnie jest konkretnie takie miejsce, które skupia tak pokaźny zbiór publikacji na szeroko pojęty temat fotografii. Także w razie czego zapraszam tutaj. Super. Słuchajcie, zapraszamy wszystkich w ogóle zainteresowanych fotografią. Można skorzystać z tego miejsca jako czytelni. Również nie trzeba być naszym studentem, ale oczywiście najlepiej jest być studentem i w tym wypadku studentem fotografii. Tutaj można tylko tak po prostu zerknąć do środka. Mamy kilka takich właśnie sal komputerowych, które są w pełni wyposażone raz, że w dobry sprzęt, a w oprogramowanie, które pozwala na absolutnie pro pracę, jak z filmem, tak i z fotografią. I każdy student ma do tego dostęp. Praktycznie całą dobę, można powiedzieć. Dalej mamy
tak zwany salon, w którym studenci mogą na łożu skanować negatywy, które sami zrobią i dodatkowo do tego odpoczywać, robić jedzenie. Także to jest dosyć duży plus. Dalej mamy ciemnię fotograficzną, która w tym momencie jest rozłożona niestety na dwie części, ponieważ z racji ograniczenia ilości osób, które mogą się znajdować w jednej sali, musieliśmy podzielić na dwie przestrzenie. Jak widać, nieszczególnie jest tutaj sprzęt wartościowy przeniesiony do drugiej sali, w której teraz w ogóle odbywają się zajęcia, ponieważ właśnie przez to ograniczenie. To możemy przejść. Zgaśmy światło jeszcze, pokażmy, bo z tym. Powiem, że może nie być widać zbyt dużo, ale. Słuchajcie, jesteśmy w prawdziwej ciemni. Dobrze, chodźmy dalej. O! Tutaj jest druga część ciemni. Serio. Ciemnia polowa. Bardzo prowizorycznie skonstruowana sytuacja, ale jednak studenci mogą sobie radzić w ten sposób, dzięki temu, że mamy tutaj znacznie więcej metrów kwadratowych i okna, dlatego też mogą tutaj pracować stacjonarnie. Słuchajcie, ciemnia polowa, po prostu wynalazek katedry fotografii po to, aby w ramach reżimu pandemicznego studenci fotografii mogli realizować praktyczne. A możesz powiedzieć jeszcze dwa zdania o tym przedmiocie, o tym urządzeniu? Tak, to jest powiększalnik Kaisera. Co ciekawe, to jest chyba jedyna na świecie firma, która w tym momencie produkuje powiększalniki nowe, bo cała reszta powiększalników już jest, że tak powiem, wiekowa. Mamy takie 4 sztuki. No i co jest super, że one mają dosłownie kilka lat, co raczej się nie zdarza. Zazwyczaj powiększalniki już są dosyć mocno sfabrykowane. No i studenci oczywiście mają do tego dostęp praktycznie cały czas. Mogą we własnym zakresie przychodzić pracować w odpowiednich dla nich godzinach także. Super. Dobrze, zostało ostatnie pomieszczenie? Tak, musimy koniecznie zobaczyć i my sobie wtedy przejdziemy na dół. Światło. O, to damy radę. Chyba tak. W pełni wyposażone profesjonalny sprzęt, lampy błyskowe, wszelkiego rodzaju dyfuzory, softy i modyfikatory światła. Studenci również mają do tego dostęp praktycznie od rana do wieczora, dlatego też to bardzo pomaga w realizacjach projektów, które tworzą tutaj na bieżąco na zajęcie na uczelni. Studio wypożycza się jakby bezpośrednio będzie i można mieć do tego dostęp o każdej porze dnia i nocy. Dobrze. Sachar, bardzo serdecznie dziękujemy. Słuchajcie, byliśmy w katedrze fotografii na Wydziale Fotografii. Fotografia intermedialna i fotografia, studia prowadzone są w dwóch trybach, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Bardzo serdecznie zapraszamy. Idziemy dalej. Jesteśmy w przestrzeni atrium. Jest to przestrzeń właśnie, która łączy w ogóle te budynki. Jest tutaj mnóstwo właśnie dostępów, miejsc, pracowni. W tej przestrzeni odbywają się takie uroczystości jak inauguracja roku akademickiego. Przez swoją świetną akustykę odbywają się tutaj koncerty, spektakle oraz wykłady otwarte, jeżeli oczywiście mówimy o czasie przedpandemicznym. Póki co, słuchajcie, zaraz zejdziemy sobie na dół, zobaczycie też dziedziniec, ale z tej perspektywy chciałbym wam pokazać, bo to będzie najłatwiej pokazać, kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest to praca Magdaleny Abakanowicz, Pasar z cyklu Gry wojenne. Mówiliśmy już o tym, że od tego roku Magdalena Abakanowicz
została oficjalnie patronką naszej uczelni. Oznacza to, że nasza nazwa również się zmieniła i jedyną dopuszczalną, formalną nazwą jest Uniwersytet Artystyczny imienia Magdalena Bakanowicz w Poznaniu. Prace, słuchajcie, wraz z Fundacją imienia Magdalena Bakanowicz, prace legislacyjne, merytoryczne, trwały bardzo długo. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że w grudniu została podpisana przez prezydenta RP ustawa zmieniająca właśnie nazwę naszej uczelni. Ta praca, którą właśnie zaraz jeszcze raz zobaczycie, znalazła się tutaj w ramach depozytu udzielonego nam przez Fundację Magdalena Bakanowicz. Takich prac mamy dwie. Jedna właśnie jest eksponowana na stałe tutaj w atrium, druga natomiast na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich miasta Poznania i zdaje się, że jeszcze może będzie jeszcze jedna rzeźba, którą gdzieś w przestrzeni umiejscowimy. Drugą interesującą sytuacją, jaka tutaj ma miejsce, jest to, co dzieje się pod podłogą tutaj tej przestrzeni, a mianowicie na dole jest drukarnia, park technologiczny, drukarnia i modelarnia, w której jest mnóstwo maszyn, z których korzystają studenci architektury, wzornictwa, jeżeli chodzi o modelarnię, studenci grafiki, fotografii, jeżeli chodzi o druki, dlatego że są tam super, po prostu profesjonalne maszyny. Wy korzystacie z tego miejsca w ten sposób, że zakładacie sobie konto i macie taką zryczałtowaną opłatę tak naprawdę tylko za surowce, które są używane. No jest to najnowocześniejsza tego typu placówka, jeżeli chodzi o uczelnie artystyczne w Polsce. Trzecią ciekawą sytuacją jest praca, która jest pracą doktorską Bartłomieja Pawlaka, doktora Bartłomieja Pawlaka z katedry designu. Katedra designu prowadzi kierunek wzornictwo. Bartek Pawlak jest w takim duecie projektowym, Pawlak-Stawarski, i te rzeczy, które widzicie tutaj, te krzesła i te stoliki, one normalnie znajdują się w portfolio firm meblarskich. Tutaj chyba właśnie krzesło akurat jest z firmy Famek. I przy tej okazji, słuchajcie, chcielibyśmy połączyć się z naszymi kolejnymi gośćmi, z paniami Małgorzatą Paruch i Magdaleną Jugo, które są w Galerii Designu, a w Galerii Designu można zobaczyć właśnie trzecią odsłonę wystawy, ale o tym wszystkim opowiedzą nasi goście. Bardzo dziękuję. Cześć, czy nas słychać? Zapytamy się. Przypnijcie Magdalenę Jugo na ekran główny. Słychać? Wszystko w porządku? Słuchaj, super. Cześć. Z tej strony Małgorzata Paruch-Piotrowska i Magdalena Jugo. Jesteśmy kuratorkami wystawy Wdrożeniowo i Studyjnie 3. I właśnie Was witamy z Galerii Design w budynku E. Jesteśmy na Wolnicy 9. Tutaj odbywa się większość zajęć na kierunku wzornictwo i dzisiaj chciałyśmy Wam pokazać wystawę, na której zobaczycie pracę wszystkich pedagogów z Katedry Designu i Gosia zaraz Wam pokrótce opowie o tych różnorodnych eksponatach, które tu zobaczycie, więc oddaję Gosi telefon. Przełączam ekran. Na wystawie możecie zobaczyć różnorodne obiekty, na przykład świeżo wydaną książkę Kamili Szcześniak z ilustracjami. Dosłownie wydana w zeszłym tygodniu. Tutaj jest taki kącik, w którym możecie obejrzeć krzesło i fotel duetu Pawlak i Stawarski, tak jak Piotr wspomniał, zaprojektowane dla firmy Famek. Tutaj są ręcznie tkane szale dr Magdaleny Grendy. Zaraz obok ultra lekka hulajnoga Supersonic doktora Mateusza Sipiory. Unikatowe lampy ceramiczne pani profesor Marzeny Wolińskiej.
zestaw naczyń szklanych Perspektywa, również pani profesor Marzeny Wolińskiej. Naczynia zostały zaprojektowane dla huty szkła Irena. Tutaj możecie zobaczyć obiekt unikatowy szklany pani profesor Bogumiły Jung. Zaraz obok zestaw naczyń ceramicznych, które zaprojektowałam ja wraz z Magdą Jugo. Tak jak widzicie, tutaj są resztki barwionych mas porcelanowych, które wykorzystałyśmy w tym projekcie. Oprócz zestawu porcelany też prezentujemy nasze eksperymenty materiałowe. Na telewizorze są realizacje z zakresu architektury wnętrz pana profesora Dariusza Kuźmy oraz dr Karoliny Tylki-Tomczyk. Możecie obejrzeć sygnalizatory świetlne zaprojektowane przez doktora profesora Michała Filipiaka. I ostatnim obiektem na wystawie jest lampa przeznaczona do wnętrz dla firmy, zaprojektowana dla firmy Eugenius przeze mnie, również przez dr Magdalenę Grendę oraz dobra, słuchajcie, wystawę można oglądać jeszcze przez dwa dni, można ją zobaczyć dzisiaj i jutro, więc serdecznie Was zapraszamy do zajrzenia do budynku E i do zobaczenia eksponatów po prostu na żywo. Tak, zapraszamy również na Facebooku designu i oczywiście zapraszamy do studiowania na wzornictwie. Widzimy się na pierwszym roku na zajęciach projektowania wstępnego. Dokładnie. Na razie, dzięki bardzo. Bardzo dziękujemy, bardzo miło było Was gościć. Małgorzata Paruch i Magdalena Jugo z Katedry Designu. Katedra Designu znajduje się na Wydziale Architektury i Wzornictwa i prowadzi kierunek wzornictwo, bo jesteśmy w ogóle tutaj, jesteśmy na dziedzińcu, także słuchajcie, możecie zobaczyć właśnie ten historyczny budynek, w jaki sposób połączony jest z budynkiem tym nowym. Tam byliśmy wcześniej na górze właśnie w pawilonach rzeźby. Na tym dziedzińcu w lecie rozstawione są leżaki. Można przyjść po prostu z kawą, usiąść. Słuchajcie, zrobimy taki teraz krótką wycieczkę, żeby pokazać Wam takie rzeczy trochę nieoczywiste. Takimi rzeczami nieoczywistymi jest chociażby zakład tutaj metalurgiczny, który funkcjonuje w ramach Wydziału Rzeźby, czy warsztat ceramiczny prowadzony przez doktora Wojciecha Tężyckiego. Przy okazji tej osoby otrzymacie zaraz też link w czasie do wystawy, na którą chcieliśmy Was zaprosić, ale przez to, że mamy znaczną, duże obsunięcie, nie będziemy już tam szli, także póki co zapraszamy Was bardzo serdecznie do obejrzenia tej wystawy. Jest to wystawa, która wykorzystuje właściwości ceramiki w kontekście dźwięku. Nie wiem, czy tutaj widać, ale tutaj właśnie jest tenże warsztat. Są tam chyba trzy piece. Jeden piec to jest piec do wypalania techniką japońską, czyli ceramiki raku. Są też, to są ceramika raku, to jest, słuchajcie, teraz taką jakby taką opalizującą masą, która zewnętrzną powłoką, taką która świecącą, która właśnie zawsze się zmienia, wychodzi zawsze w jakiś sposób unikatowy. Jest tam zresztą z nami właśnie doktor Tężycki. Także słuchajcie, będąc studentem naszej uczelni, obojętnie jakiego kierunku, możecie zapisać się tutaj do tego miejsca, bo to funkcjonuje też jako koło naukowe. Przy okazji kół naukowych chcemy powiedzieć, że funkcjonuje kilkanaście kół naukowych w naszej uczelni. Każde jest po prostu fantastyczne i działalność w takim kole umożliwia jeszcze większe doświadczenia
Możecie realizować swoje projekty, swoje pomysły. Koła naukowe mają też pewne budżety, także jesteście zupełnie niezależni i tak dalej. Tutaj też rzecz, o której mówiliśmy wcześniej w kontekście Katedry Bioniki Krajobrazu i właśnie mówiliśmy sobie o tych warsztatach z okazji jubileuszu katedry, to jest właśnie ten modułowy, wielomieszkalny dom dla owadów zaplejących, stworzony właśnie przy udziale koleżanek i kolegów oraz uczestników tych warsztatów. Także słuchajcie, wracamy jeszcze do atrium, a podczas naszej drogi chciałbym Was zaprosić na połączenie z super osobą, z Pawłem Prewęckim z Katedry Animacji, który pokaże Wam trochę, co obecnie dzieje się na katedrze, a też jeszcze raz podkreślę, abyście, słuchajcie, weszli na naszego Facebooka, bo tam są najświeższe informacje, jeżeli chodzi o sukcesy studentek, akurat w tym wypadku animacji, sukcesy światowe, no jest to po prostu rewelacja, ale oddajemy głos Pawłowi. Cześć Pawle. Cześć, cześć, witam wszystkich na Wydziale Animacji. Jesteśmy tu w zupełnie innym budynku, dlatego Piotr no, nie mógł się z nami tutaj fizycznie jakby spotkać, no, musiałby przeskoczyć przez całkiem wielki kawał ulicy, więc łączymy się tutaj online. Jesteśmy teraz w pracowni, która jest poświęcona stop motion, czyli animacji lalkowej. Jesteśmy tutaj właśnie w sytuacji, w której jedna z naszych studentek prowadzi właśnie prace przygotowawcze do swojego filmu. Tutaj właśnie chciałem Wam też pokazać, jak sobie radzi scenografią. Nasz Wydział Animacji jest tutaj podzielony na kilka pracowni i przedmiotów. Takimi zajęciami, które się tutaj odbywają, są zajęcia w ramach animacji klasycznej, czyli animacji rysunkowej. Dobra, musisz trochę kamerę wyżej wziąć, ustawić. Okay. Animacja, która się tutaj odbywa właśnie w ramach tej pracowni, to jest animacja głównie na papierach, na różnych takich materiałach, którymi możemy rysować, którymi możemy właśnie animować używając węgla, grafitu i to jest taka pierwotna forma i od tego jakby studenci zaczynają, to też jest jakby taki element, który kiedyś przynajmniej na egzaminach był takim wymaganym elementem, gdzie studenci po prostu dostawali papiery i animowali swoje pierwsze prace, często już, że tak powiem, w klasycznej tej technice takiej podstawowej. I w innych pracowniach również uczymy się pracy w animacji 2D, w animacji 3D. Myślę tutaj o pracowniach tutaj prowadzonych przez profesora Macieja Ćwieka, przez doktora Miłosza Margańskiego i też w mojej skromnej udziale w warsztatach, gdzie uczę też animacji 2D w komputerach, na tabletach. No tutaj oczywiście pierwszą pracownię, tą klasyczną, prowadzi profesor Jacek Adamczak. W innych pracowniach możecie też jakby szlifować swój talent animacyjny w innym zakresie, w zakresie właśnie animacji z materiałami sypkimi. Tutaj doktor Piotr Muszalski wraz z magister Pauliną Wirt szkolą tutaj właśnie z naszych studentów z wszystkich takich materiałów sypkich. To mniej więcej jest właśnie też ich tutaj zasługa, ta sytuacja. Ja może z Wami się tutaj przejdę po naszej katedrze, ponieważ jesteśmy w bardzo pięknym, zabytkowym też budynku, który się tutaj jest takim kameralnym miejscem, spokojnym, troszeczkę na uboczu. Gdzieś tutaj jest plac zabaw dla dzieci i można sobie tutaj właśnie w takim spokoju pracować. Tu jedna z naszych studentek
dzielnie walczy. No to jest taka pracownia, w której też mamy podłączony mock-up, czyli możemy ubrać specjalną taką konstrukcję na siebie i tą animację w 3D możemy na przykład sobie zczytać bezpośrednio z modela. Także działa w tej materii akurat dr Miłosz Margański, który no, tutaj jest takim multi specjalistą od wielu specyficznych takich technologicznych zagadnień, również od animacji 3D, również od szerokiego rozumianego VR-u i produkcji gier, więc jakby w tym kierunku również rozwija się nasze działanie. Więc pójdziemy wyżej, tu mamy takie piękne dębowe schody i pójdziemy sobie do wyższych sal, ponieważ no, działamy na dwóch piętrach, także nasi studenci mają również trochę sportu. Tutaj jesteśmy już na górze. Może zacznę od tutaj sali poświęconej właśnie nagrywaniu tutaj strefy audio, nagrywaniu lektorów. Tutaj to jest miejsce, które stworzył i jakby zadbał o to wszystko profesor Zbigniew Kozub. To jest jego piękne miejsce, w którym rzeczywiście powstają nasze dźwięki do filmów naszych studentów. Bo tutaj też warto o tym powiedzieć, że jesteśmy takim wydziałem specyficznym, który łączy doświadczenia nie tylko ludzi, którzy są po zęby, że tak powiem, no, po wszystko, no, znaczy specjalistami od animacji, ale również korzystamy z wiedzy profesora, który jest profesorem na Akademii Sztuk Pięknych i ten jego, że tak powiem, wkład jest nieoceniony, ponieważ no, docenia się właściwie filmy naszych studentów i też absolwentów pod kątem właśnie tego, że są bardzo dobrze muzycznie zaaranżowane. Tak, i to umożliwia właśnie obecność profesora Kozuba z Akademii Muzycznej. Pawle, bardzo Tobie dziękujemy za tę opowieść, za ten spacer. Słuchajcie, animacja, jedyny taki kierunek, jeżeli chodzi o uczelnie plastyczne w naszym kraju. W tym momencie, słuchajcie, mamy kolejnego gościa, łączymy się z doktorem Marcinem Lorencem, który opowie nam o zatrzymanej animacji, a mianowicie o komiksie. I Marcin, powiedz, o co chodzi? Dzień dobry. Słuchajcie, ja Was bardzo serdecznie witam w Laboratorium Papieru. To jest jedna z wielu pracowni na Wydziale Malarstwa i Rysunku. I to, co może być zaskakujące, to właśnie to, że na Wydziale Malarstwa i Rysunku nie tylko rysujemy i malujemy, nie tylko studenci stoją przy sztalugach. I wyobraźcie sobie, że jako studenci właśnie Wydziału Malarstwa i Rysunku będziecie mogli na przykład zrealizować komiks. Ja może zrobię tutaj kamerę z drugiej strony. Komiks, który tutaj Wam pokazuję, nie wiem, czy to dobrze widać, to jest jakby dzieło współpracy pomiędzy dwiema pracowniami, które są na Wydziale Malarstwa, pomiędzy Laboratorium Komiksu, w którym studenci w ramach takiego zadania rysowali, każdy ze studentów rysował jedną stronę dotyczącą jednego roku z działalności uczelni Poznania i z historii Polski. I powstało takie wydawnictwo pod tytułem 101 lat historia w rysunku. Pokażę Wam kilka takich właśnie stron. To są prace studentów. To jest okładka. On ma 200 ponad stron, dlatego nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkiego. Natomiast kilka stron, które wybrałem, wydaje mi się, że są warte zobaczenia. Każda ze stron jest właśnie dziełem jednego studenta z pracowni komiksu i potem ten komiks właśnie w Laboratorium Papieru, które bardziej zajmuje się stroną jakby intrygatorską, ale też jakby związaną z technologią papieru. Komiks ten został wydany w takim dosyć dużym nakładzie. Myślę, że jest to dosyć oryginalna sprawa i dosyć interesująca, że właśnie studiując na Wydziale Malarstwa i Rysunku będziecie też w stanie realizować takie rzeczy i wykorzystywać
wszystkie doświadczenia i umiejętności, które w pracowniach rysunkowych malarskich będziecie zdobywać i poznawać. W ramach takich laboratoriów, a może pokazując poszczególne strony, powiem jeszcze parę słów a propos Wydziału Malarstwa i Rysunku, ponieważ właśnie tak jak wspominałem, Wydział Malarstwa i Rysunku to nie tylko pracownie malarskie i rysunkowe, ale też nowe laboratoria, które powstały. I to są laboratorium na przykład mappingu i muralu. I to jest takie laboratorium, w którym będziecie mogli korzystać z bardzo bogatego sprzętu, który tam jest i oprogramowania, ale też wiedzy prowadzących i poznawać techniki mapowania i właśnie tworzenia takich mappingów i murali. Jest pracownia komiksu, o której właśnie wspominałem, jest pracownia, to laboratorium papieru, w którym jesteśmy. Jest też taka pracownia, która się nazywa Rysunek 3D, gdzie w wirtualnej rzeczywistości będziecie tworzyć właśnie prace i rysunki. Oczywiście, tak? Bardzo, bardzo Tobie dziękujemy za to super wprowadzenie. Słuchajcie, mamy jeszcze ostatnie połączenie, ale to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo, jest to prawie ostatnie słowo. Poprosimy teraz Julię z Placu Cylla, Julitę, przepraszam, z Placu Cylla Ratajskiego, na którym możemy zobaczyć rzeźby, o których mówiliśmy wcześniej, a propos pleneru w skokach, rzeźby wykonane w technice żywicy syntetycznej. One powstały właśnie w ramach tego pleneru w skokach, ogólnopolski plener w skokach. Julita jest na Placu Cylla Ratajskiego, to jest 5 minut też od naszej uczelni i dzięki tutaj współpracy z miastem prezentowane są właśnie te realizacje studenckie. Julita, czy chciałabyś coś powiedzieć nam? Tak, dzień dobry. Tutaj jestem teraz na Placu Cyryla i powiem, że pogoda jest dość chłodna, ale odnośnie wystawy i odnośnie całego pleneru w skokach, to plener odbył się w ramach stulecia UAP. Jest to ogólnopolski plener rzeźbiarski, który był prowadzony przez kierownika Marcina Radziejewskiego oraz prowadzącego profesora Kotwisa oraz profesora Koronowskiego. Plener odbył się w skokach i był jakby głównym zadaniem tego pleneru było stworzenie formy modułowej z żywicy, a żywica, jak wiadomo, nie jest materiałem oczywistym do tworzenia rzeźb, tylko raczej jest wykorzystywana do budowy samolotów albo jakichś innych tego rodzaju technicznych rzeczy. W trakcie tego pleneru odbywały się również wykłady, jak i międzynarodowa konferencja ogólnopolska technoartykulacja, która była bardzo ciekawym elementem tego wydarzenia. I udział w tym plenerze brał zarówno nasz uniwersytet, jak i również ASP w Warszawie, w Gdańsku, w Krakowie, tak, i we Wrocławiu. To były osoby, które zostały zaproszone, uniwersytety i akademie, które zostały zaproszone na to wydarzenie jako prelegenci, jak i również osoby współtworzące plener taki czysto techniczny. To z mojej strony to wszystko. Słuchajcie, kończymy prawie. Kończymy. Kończąc, chciałbym Wam bardzo podziękować za udział, za ciekawość. Przepraszamy za wszelkie techniczne usługi. To naprawdę jest zaangażowany sztab ludzi i te wszystkie połączenia wymagały bardzo dużej dyscypliny. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. W kwietniu zrobimy jeszcze raz, pokażemy inne miejsca, tym razem takie drzwi otwarte. Jesteśmy w ogóle na końcu budynku B. Tutaj jest wyjście na ulicę. Tak jak mówiłem, bardzo ważne rzeczy, o tym jeszcze będziemy mówić, o tych terminach, jeżeli chodzi o rejestrację, bo wczoraj właśnie specjalnie to zrobiliśmy, abyście dzisiaj mogli mieć tę pewność i mogli po prostu sobie w większym spokoju przygotowywać się do sprawdzianów kwalifikacyjnych.
Słuchajcie, tutaj już na końcu jest taka sala, która stoi z salą spotkań, takich drobniejszych uroczystości, ale również salą, w której odbywają się próby chóru. Bo słuchajcie, mamy chór, chór Fermata przy Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Robią i robimy wspólnie razem mnóstwo rzeczy. Niedługo też na naszych stronach będzie specjalny koncert poświęcony 100-letniej rocznicy urodzin Astora Piazzolli. A póki co to kończymy taką muzyczną kartką przygotowaną specjalnie przez chór Fermata dla Was. Bardzo, bardzo Wam dziękujemy za uwagę i przepraszamy też bardzo serdecznie naszych studentów. Zaraz zaczynamy konsultacje, a teraz jako antrakt chór Fermata przy Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Bardzo Wam dziękuję, bardzo serdecznie zapraszamy do nas. Teraz co ty będą robić? Śpiewać chyba.